dużo bardziej korzystna dla PiS-u zmiana, to znaczy zwiększa frekwencję na wsiach, gdzie PiS ma dużo większe poparcie niż w dużych miastach, bo dodatkowe komisje będą w miejscowościach mało zaludnionych. I teraz... Przynajmniej taka jest kalkulacja PiS-u, oby im się jeszcze nóżka powinęła w tym makiawelizmie. Liczymy na to, że tutaj ludzie, którzy mieszkają w mniejszych ośrodkach, jednak spojrzą na Konfederację w kampanii wyborczej przychylnym okiem, bo moim zdaniem to my jesteśmy tą prawdziwą alternatywą dla polityki, jaką w tej chwili mamy w III Rzeczpospolitej.